Jak sprawdzić u narcyza poziom empatii? W jaki sposób chciałbyś sprawdzić, przetestować, czy komuś naprawdę zależy? Po czym możesz powiedzieć, czy komuś naprawdę zależy, czy nie? Wiesz już, że osoby toksyczne, zaburzone są patologicznymi kłamcami. Świetnymi manipulatorami i aktorami. Wiesz, że może mówić, że mu zależy, wiesz, że potrafi to odpowiednio zagrać, pokazać fałszywą empatię, ale po czym możesz to wiedzieć na pewno, że mu zależy? Zwykle dowiesz się po tym, jak będziesz. Coś chcieć od narcyza, coś takiego, z czego nie będzie mieć żadnych korzyści dla siebie. Narcyz zrobi coś, jeśli jest to dla niego korzystne, jeśli coś dzięki temu zyska. Czasami jest to paliwo, podziw, zachwyt, wizerunek i reputacja. Dlatego nie jest to w stu procentach dokładny sposób. Natomiast w dużej mierze znaczna część osób zaburzonych będzie niechętnie nastawiona do czegoś, co nie przyniesie im żadnych korzyści. Nieraz może nam się wydawać, że nie ma żadnych korzyści, lecz Narcyz zrobi coś tylko dla paliwa dla podziwu z Twojej strony czy ze strony innych osób. Czasem zrobi coś tylko by cię zmanipulować i będzie oczekiwał zwrotu z nawiązką. W dużym stopniu można powiedzieć, przewidzieć czy komuś naprawdę zależy na Tobie, jeśli robi coś dla Ciebie bezinteresownie. Jeśli nie liczy na żadne korzyści w zamian. Niektórzy narcyzi manipulują gorzej, inni lepiej, natomiast dla wielu z nich to dobry sprawdzian. Nie dla wszystkich, ponieważ niektórzy potrafią cierpliwie czekać nawet wiele miesięcy, byś później za to zapłacił wysoką cenę. Dodatkowo należy zwracać uwagę na pozostałe czynniki takie jak mowa ciała, ton głosu, kontakt wzrokowy. Niektóre osoby są typowymi przykładami, a inne wymagają głębszej analizy.